1994 rok. Opowiedz, jak to było wszystko. Praca dla Netflixa i świadomość, że serial w dniu premiery zobaczą ludzie na całym świecie, czy to jest jakaś podwójna presja? Potrójna, bym powiedział. Tak, no to jest rzeczywiście dość duże wyzwanie, świadomość tego, że jesteśmy odbierani dość szeroko, żeby na tyle uniwersalna ta historia była, że była czytelna dla wszystkich, a z drugiej strony na tyle lokalna, żebyśmy nie mieli z tyłu głowy ciągle tych wszystkich kultur, języków, które się temu będą przyglądali, żebyśmy mogli się opowiedzieć to na tyle lokalnie, żeby to było w tej swojej lokalności uniwersalne właśnie. Więc tak, to nam jakby dawało dużo do myślenia. Znaczy to jest też taka rzecz chyba, którą oboje lubimy i tak sądząc po naszych filmach i naszych, czy jakby naszej pracy do tej pory też takiej dokumentalnej, no to znaczy mówię za siebie, że to dla mnie oznaczało, że po prostu trzeba być bliżej człowieka i opowiadać o człowieku jako takim, że nie jest tak ważny kontekst historyczny i nie powinniśmy się tak wdawać, a z czego to wynika, jakie były czasy i opowiadać o tym, co się działo dookoła, no bo opowiadamy o naszej współczesności, opowiadamy o 94 też, tylko po prostu być wśród ludzi, być razem z ich przeżyciami, jak oni to odbierają, jak reagują. I to jest taka uniwersalna rzecz, która się sprawdza bez względu na szerokość geograficzną i czasy, w których żyjemy. I myślę, że oboje zawsze do tego jakoś dążyliśmy, takie kino robiliśmy i takie kino ceniliśmy, więc tutaj z tym było nam łatwiej. No jednak pojawia się ten lokalny koloryt, choćby przez muzykę, i te lata 90. są wyraźnie zarysowane. Jak dobieraliście tą muzykę do tych momentów? No chcieliśmy, żeby ta muzyka charakteryzowała ten czas bardzo wyraźnie i chcieliśmy, żeby to była polska muzyka. Mieliśmy taką wolną rękę na montażu, że mogliśmy przykładać, właściwie próbować muzykę, jaką chcieliśmy. I to jest super, nie? W sensie brać najciekawsze, największe rzeczy z lat 90. z polskiej muzyki i sobie próbować, i to jest taki super komfort na montażu. No jak wygląda współpraca przy serialu, który ma 6 odcinków, a panowie robili po 3 odcinki? Czy to jest jakieś wspólne wypracowanie kontekstu, czy wchodzą panowie na plan i pracują już oddzielnie? Przygotowanie do tego planu to była wspólna podróż. Na etapie treatmentów spotkaliśmy się po to, żeby dać uwagi do scenariusza i opowiedzieć o swojej wizji tego świata. Nie po to, żeby się przekonywać, tylko po to, żeby zbudować jakiś jeden wspólny wizerunek tego serialu, za którym potem będziemy szli. W związku z tym, im więcej tych spotkań było, tym bardziej byliśmy przekonani do tego, że myślimy o tym dość podobnie i siłą rzeczy wspólnie wypracowaliśmy jakiś kierunek, który potem już w trakcie realizacji sam się toczył. Mieliśmy mieć wspólnie nakreślone przebiegi każdej z tych postaci, ponieważ jeden z nas zaczynał te postaci budować, a drugi musiał je doprowadzić do końca, więc one się musiały po prostu, one musiały być spójne. No i też ułatwiał nam Paweł Fis, który odpowiedzialny za całą stronę wizualną, spajał to wszystko w taką jakąś jednolitą opowieść, że ona miała ciągle ten sam sznyt scenizacyjny, nie? Że to ciągle była ta sama historia, mimo że robiona przez nas odrębnie i każdy z nas ma swój język, każdy z nas po swojemu kombinuje, to jest jasne. Dla mnie to była taka ciekawa lekcja pokory, nie? Dlatego, że my przeważnie pracujemy sami. Przeważnie sami też, szczególnie jak się robi swoje autorskie rzeczy, ale nie tylko, no to samemu się też dźwiga tą odpowiedzialność i ten konflikt jest wewnętrzny wtedy. Tu jest taka wyjątkowa sytuacja, że pracujemy we dwójkę, nie tylko, no bo też Ania nagle jako taki producent kreatywny, która była taką głową tego od początku. I to jest super doświadczenie dla mnie, że wtedy nie jest tak ważna ta autorska wizja, mój język, jak ja to widzę, jak ja to chcę opowiedzieć, co często jest zgubne albo jakieś takie zbyt indywidualne i nie do końca zrozumiałe, tylko pracujemy na coś, co jest jakby wspólnym wysiłkiem, ale co też ma, co przede wszystkim służy komunikacji z widzem. Producentem był również Harlan Coben. Czy on miał duży wpływ gdzieś na finalny kształt tej historii?
Trudno określić tak w jakiejś skali. Można określić jego zaangażowanie, które było bardzo duże. Znaczy ogromny miał wpływ ze względu na to, że napisał książkę, na podstawie której rozpoczęliśmy w ogóle naszą pracę, nie? Więc można powiedzieć, że jego wpływ jest gigantyczny, bo daje podstawę do naszej roboty. Natomiast włączając się na etapie scenariusza, miał ciekawe uwagi, nie forsował ich. Nie upierał się nigdy przy jakichś rozwiązaniach swoich, nie chciał, żeby książka była wiernie przeniesiona na ekran. Mnie zaskoczyło w sumie to, że on jest tak aktywny, no bo myślałem sobie, dobra, no to jest jeden z najpoczytniejszych pisarzy na świecie i pewnie ma oprócz swojej roboty, tak jak słuchałem też wywiadów z nim, no to on bardzo zwraca uwagę na to, żeby po prostu się nie przejmować przyjęciem książek, nie zajmować się tak tym PR-em i rozgłosem medialnym, tylko skupiać się na pracy i pisać kolejną książkę. Jak kończy książkę, to już stara się pisać następną, żeby nie zwariować albo żeby nie popaść w jakieś odrętwienie. A tu nagle się okazało, że on uczestniczy w tym cały czas. I też pamiętam super taką jedną rzecz na koniec, jak mieliśmy bankiet po zakończeniu zdjęć i on przysłał taki filmik dla całej ekipy, dla aktorów, że tu jest w swojej pracowni, proszę zobaczcie, tutaj nawet na ekranie mam Grześka Damińskiego, bo sobie oglądam materiały. Naprawdę jestem bardzo szczęśliwy i poruszony i w ogóle świetnie to wygląda i tak dalej. I zwróciłem uwagę na tyle rzeczy i między innymi, że wy macie takie niesamowite oczy, że macie inne oczy niż Amerykanie, Polacy, polscy aktorzy i że tak mi to wciągało i takie to było hipnotyczne, że tak chciało mi się to oglądać, bo jesteście innymi ludźmi i to jest takie fascynujące, nie? Więc to jest niesamowite, że na takiego gościa, który jest na szczycie w ogóle wszystkiego i mógłby być i w Hondurasie, i w Australii, i ten zajmować się różnymi tematami i pewnie ma masę tych tematów w głowie i masę rzeczy do zrobienia, a tutaj tak się zaangażował w taką naszą rzecz. Co jest ważnego w tej historii, że udało się też przenieść ją na grunt polski? Co jest tam takiego uniwersalnego? Tajemnica jest. Chcę wiedzieć, co się stało wtedy w lesie.